też nie jest tajemnicą, że twoje serce jest zajęte. Ślub na horyzoncie, to wiemy. Ale czy masz już w głowie taką wybraną scenerię, liczbę gości, jakie będzie żarło? Fajny temat ostatnio robiłem z Maserakiem, który powiedział mi, że bez staropolskiego wesela nie da rady. Natomiast ty jesteś taką osobą, która jest obieży światem i bardzo wiele już państw zwiedziła na świecie. Będziesz wierny tej tradycji polskiej? Musi być rosół, woda i schabowy na weselu? No ja kurczę, ja jestem tradycjonalistą, tak jak Rafał, i faktycznie u mnie musi być wódeczka, no jak bez wódeczki, no to nie ma wesela tak naprawdę. Muszą być fajne polskie przeboje. Zenek musi być, no oczywiście dzisiaj był na gali. Musi być, kiełbasa nie, bo tego się nie podaje na weselu, ale faktycznie to musi być tutaj takie staropolskie wesele, wiesz, witają cię chlebem i solą, rzucamy kieliszki, oczepiny i tak dalej. No ja sobie tego nie wyobrażam, jestem wychowany w takiej tradycji i zawsze tak było i nie ma jakiejś możliwości innej. Także musi być polskie tradycyjne wesele. Koniec. Co dalej? Jeszcze pójdę trochę linią Maseraka, bo on mi powiedział, że jego gościa się nie zgadza na to staropolskie wesele i się sprzeczają. Jak jest u ciebie? Czy twoja ukochana zaakceptowała to, że musi tak być? No, to jest dobre pytanie na temat... Znaczy Karolina ma oczywiście pojęcie, ona ma trochę inne marzenia, ona by chciała plaża, skała i tak dalej, ale ja jestem tradycjonalistą, myślę, że ją przekonałem do tego w 100%, także spokojnie, będzie polskie tradycyjne, jak już...